Cześć, z Radaru Słupman na was w kolejnym filmie. A dziś wreszcie, myślę, że przez wiele osób długo wyczekiwany film o tej automotywie tarce Ryobi. Dokładny model to jest R18SDS. Od razu upominam, że tak powiem, że film jest przez nikogo sponsorowany. Ja ją sam zakupiłem, że tak powiem, z własnych środków. Koszt samego modelu to jest bodajże 460 zł. Tu akurat mam akumulatorek 4-amperowy, on nie wiem, 3, 3,5 około kosztuje. Jest tu już mamy 800 zł plus ładowarka 100 niecałą, chyba że szybko to i 200. Ale dobra, nie o to teraz tu chodzi, żeby cenami rzucać, bo ceny każdy sobie może sprawdzić na narzędzie PL i tak dalej. Od razu jeszcze, bo będziecie się pytali, gdzie ją kupiłem. Kupiłem ją Duet Hacker SC Piłsudski 37 przez 4 Płock. Dobra. Co o tej motoryzacji wam tu powiedzieć? Generalnie jej prezentacja już była, a teraz już ją mam dobry pół roku już nią. Co ja wam mogę powiedzieć? Fajny sprzęcik do wiercenia w betonie, w żelbetonie, w suporeksie, w cegle. Czym sobie życzycie? Generalnie do betonu to najlepiej 6, 8, ewentualnie jak większe średnice, to warto też najpierw rozwiercić tą 6, żeby jej nie zużyć, tak? Od razu też mówię, to nie jest sprzęt do użytku do profesjonalnego, tylko do półprofesjonalnego, bo jeśli byście ją dzień w dzień na budowie robili, no to ja mam znajomego właśnie, co tak robił, to po roku mu głowica poszła, tak? No i oczywiście dobre wiertła, o których zaraz powiem. Od razu uprzedzam, tu jest luz, ale to jest na wszystkich tak narzędziach, tak, że to jest standard przy tych narzędziach. A nie, pomyliłem się z tym modelem, złą podałem. Ups, smażę się podałem. R18SDS myśli 0, ale to chyba nie ma różnicy, bo jest tylko jedna motowierdarka z Ryobi. Za chwilę wam powrzucam urywki, że tak powiem, z mojej pracy, tam z kucia, z innych. Zauważycie, że tam jest, występuje akumulator 5-amperogodzinny. Ale to nie ma znaczenia, czy jest piątka, że ona ma jakieś zapotrzebowanie mocy. Nie, równie dobrze i mógłbym wsadzić 2,5 ampera i tak samo by śmigało. Że tak jak tu pisze na pudełku, na baterii 1,5 ampera wywiercimy 40 otworów 6 mm na 4 cm. Na 4-amperowej 120. Także to jest, powiem wam, duży wynik. Zresztą ja, powiem wam, przez te wakacje robiłem remont. I na jednej baterii postawiłem ściankę, gdzie mam dwa sufity, nie wiem, na powierzchni 15 metrów kwadratowych plus jeszcze jakieś tam zabudowy i bateria jeszcze nie do końca padła, jeszcze w radiu grała pół dnia. Więc to wcale nie jest taki zły sprzęt i tak szybko ta bateria nie pada. Co ja wam tu źle powiedziałem jeszcze, pół roku temu o niej opowiadając, mówiłem, że to jest medal. Nie, to jest plastik, tylko pomalowany, no lipa trochę. I nie wiem, co Ryobi zrobiło, że zobaczcie. Powinno na stać tym akumulatorem. A czy bez akumulatora z... No źle wyważyli to, tak? Owszem, jest ergonomiczny. Obroty prawo-lewo. Jeszcze na filmie możecie zobaczyć, że kując trzymam sobie dłutko. Bo miałem taki moment, że ta regulacja mi nie działała i po prostu dłutko mi latało na tym, na przekręcaniu, nie chciało mi się zablokować. Ale już teraz jest akurat wszystko w porządku. Wiertarka działa. Dobra, przybliżymy się. O. O co mi chodziło? Chodziło mi właśnie o to. Ja mówiłem wam, że to jest metal. Nawet ktoś mi potem w komentarzu poprawił, że to plastik. No i to jest plastik. It's fantastic. I tu macie wiertła, których z reguły używam. Tu jest największe chyba, jakie nim wierciłem, to była 12, tu jest 10, też 10, tylko płaskie, znaczy pojedyncza widia, a reszta to są podwójne widie właśnie do żelbetonu. To są, powiem wam, wiertła konkretne, Milwaukee, Jufisto, ale myślę, że o wiertłach wam zrobię, kiedy idzie inny film, bo to też jest temat rzeka. Dobra, wrzucę wam teraz parę ułamków, bo tam było i kucie, i wiercenie, zarówno i 6, i 10 mm. I do was wracam.
Przed jakimiś większymi pracami czy coś właśnie warto sobie przesmarować samo gniazdo lub dłuto, czy tam mocowanie SDS w każdym razie. Ja tu z reguły troszeczkę smaru właśnie do dłut cisnę, to może być grafita, Milwaukee lub tam inny. I w tym przypadku akurat sobie zakładam koronkę, otwornicę w sumie do podpuszki elektrycznej. I właśnie, jak tu mocujemy SDS-a, bo z reguły trzeba odciągnąć, dopiero wsadzić. Tu jest tylko system klik. Musimy obrócić, dopasować po prostu aż nam to wpadnie. Wpychamy i już jest. Żeby zdjąć, odciągamy, już jest nasze. Biorę sobie tylko ten smart z powrotem. Klik. I wiercimy. Wiercenie bez udaru. I co? Puszeczka elektryczna, elegancko będzie zaraz tutaj wykonana. Może tu tak od rogu bardziej zrobimy. Bez problemu, teraz tylko młotkiem tu walnąć i będzie nasza puszka zrobiona. No ładnie. Ale te bloczki właśnie takie są złej jakości. Ale o, zobaczcie, mamy otwór tu ładnie zrobiony. Puszeczka nam tu wejdzie. Ta w sumie jest do GKA. Ale bez problemu. A tu mi przeszkadza skrzydełko. Pozbędziemy skrzydełka. O, elegancko nam tu chodzi. No, ale na bloczki nic nie poradzę. Dobra, żeby nie było, to jeszcze jedną zrobimy. Teraz jest czysta. Dobra, otworzymy to będzie kiedy indziej. No taką puszkę możemy sobie tutaj. Kurczę, ta to nie jest dobra. O, ta tu ładnie wyjdzie. No, to jest logika. No, to tyle. No dobrze, i myślę, że to tam na tą chwilę na tyle. Jakieś tam podstawowe kucie, wiercenie widzieliście i myślę, że nie ma tam co tego przedłużać. Jeszcze waga samego urządzenia to jest 1,65 kg. Z akumulatorkiem tam około 2 z groszem. Więc to jest naprawdę taka fajna typowa montażówka, tak? I co, no jak do domu, czy mam jakieś drobne remonty, jakieś tak zwane fuchy? Myślę, że się nada, tak? Zresztą u mnie też się sprawdziła. Tam parę osób może mówić, że ja też się przeciążam jak wierciłem dziesiątką, chociaż tam widzieliście dziesiątką, jak wierciłem chyba w Suporexie, a później ja też wierciłem dziesiątką w żelbetonie, powiem wam, że też szła i niczym nie odbiegała od tej sieciowej, mimo że ona ma tylko 1,3 joule, tak? Jeśli nie chcecie jakiś jej test wytrzymałości na tym akumulatorze, czy faktycznie jest tyle, ile zakłada producent, myślę, że da się to zrobić. Po prostu będę potrzebował trochę więcej czasu, ale nagram. Nie będzie z tym problemu. Bloczeki kupimy, powiercimy. Przy okazji może jakieś wierto przetestujemy. Jestem jak najbardziej otwarty na propozycje wasze, jak i jakiś film może jak są. No i dobra, no myślę, że wiele osób czekało i parę kwestii też się tutaj wyjaśniło z tą motowiertarką. Jeśli czegoś nie powiedziałem, pytajcie śmiało w komentarzu, odpowiem. No i co? Myślę, że to na tyle, żeby już nie przedłużać. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach. Jeszcze jedna sprawa. Pewnie wiele osób też napisze, że po co ci lepsza sieciowa i tak dalej. Powiem wam też takie mi odniosłem wrażenie, bo najpierw kupiłem sobie tam parę właśnie rzeczy z Ryobi. Potem byłem znowu po coś tam w duecie. No i tak sobie na nią popatrzyłem, stwierdziłem. A co no, wezmę, zobaczę co to warte, tak? No i z początku stwierdziłem, kurczę, to nie znajdziemy zastosowania, to ma tylko 1,3 joule. A powiem wam, że to jest
jednak bardzo przydatne urządzenie, bo w sumie od kiedy je mam, to dwie moje, w sumie trzy moje motowietarki leżą, jedną nawet zdążyłem już sprzedać. No bo co, jakiś random zawiesić, cyk, wiercimy tylko odkurzaczek, tak? Gdzieś tam kołeczek jakiś wywiercić, bierzemy, wiercimy, nie musimy wyciągać tego przewodu i tak dalej, kombinować. No co, zacznie umierać, tak? Dobra, bo się trochę przedłużam. No moim po prostu zdaniem warto, tak? Mi się przydaje, a czy wam się przyda, to już musicie sami sobie odpowiedzieć na to pytanie. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach.